Halo, halo, Michael. Dzień dobry, tu Michał. Dzień dobry, ja jestem Gabi, a razem ze mną Kasia. Cześć. Witam, Kasia. Heja, heja. Czy to jest twoje mieszkanie? Tak, to jest moje mieszkanie. No, pokazuję parę obrazów, które zbieram. No, tu na dole siedzę ja. Widzisz tam, na miska. Mogę tam robić siku. Przepraszam. No, powiedzmy, jakieś baby tu też wiszą. Nie tylko baby, też jakiś nosorowiec. Przy okazji też widać, że zbieram meble antyczne, to znaczy Biedermeier. No, tu pracuję, przepraszam. Wow, ile monitorów. No, w Stasi, Gestapo, stara tradycja. Proszę. Jego żart i poczucie humoru jest specyficzne, takie niemieckie. Nie mam takiego. Bo oczywiście kuchnia najważniejsze miejsce, dlatego jestem w Polsce, bo tu są jeszcze porządne kobiety, które robią to, co facet mówi. No, jesteś tego pewien? Zaraz, cofnijmy to. Które gotują, które są podwładne. Tak, taki tradycja. Myślę, że ma bardzo mylne wyobrażenie. A na pewno nie jest to dobry grunt do współpracy ze mną czy rozmowy. Absolutnie nie. Więc musiałby bardzo szybko to wszystko rewidować. A powiedz mi, czy ty masz dzieci? Ani dzieci, ani żona nie miałam. Nie miał nigdy żony. To jest trochę zastanawiające. Z takich bardzo mało dzieci to nie mam jakieś doświadczenia, oprócz tego, czy mój brat ma sztuk 3. Nie mam problem z dzieciami. Bo wiesz, no, Kasia ma małą córkę, prawie 5-letnią. Jak twoja córka ma na imię? Amelka. Amelka? Ekskluzywne imię. No dobrze, i jak sobie, Michał, wyobrażasz, że na przykład w twoje życie wkracza małe dziecko, to jesteś w stanie to sobie wyobrazić? Słuchaj, zawsze jest piwnica, jest mocne drzwi, nie ma problem. To w Austrii tak się bawili. No, lepiej się tak nie bawmy. Nawet jako dowcip bym tego nie użyła, tego stwierdzenia. To jest trochę takie, może jak nie ma dzieci, to nie rozumie, że można to źle odebrać. Ale to rzeczywiście tak trochę negatywnie mnie nastawiło. Ale wy macie, Michał, sporo wspólnego, ponieważ Kasia mówi świetnie po niemiecku, bo mieszkała w Niemczech. O, schönen guten Tag, hallo. Ja, guten Tag, wie geht's dir? A tut mir leid, aber ich spreche kein Deutsch. Also tut mir leid, wir werden dann kein Deutsch reden wahrscheinlich. Podchodzę z dużą otwartością do różnych narodowości, a jednak ta mentalność jest zupełnie inna. O, jeszcze coś. To może zostawimy cię już samego z tym obrazem, bo tak niepokojące te dźwięki. No. Właśnie, i włączymy się później, będzie jeszcze jakaś niespodzianka. Dobra. Okay. Do zobaczenia, usłyszenia okay. Właściwie. Cześć, to do pa. Zobaczenia. Dzięki, pa.